19 października 1984 roku na tej szosie podczas powrotu z Bydgoszczy do Warszawy został zatrzymany i porwany młody ksiądz związany z nielegalną Solidarnością. Jak wykazało późniejsze śledztwo, uderzono go pałką w głowę i wrzucono do bagażnika samochodu. Na kilka dni cała Polska zamarła w oczekiwaniu na wynik poszukiwań. Decyzją najwyższych czynników partyjnych aresztowano kilku funkcjonariuszy SB. Z dna sztucznego zbiornika pod Włocławkiem wyciągnięto związane i zmasakrowane ciało księdza Jerzego Popiełuszki, wikarego parafii świętego Stanisława Kostki w Warszawie, autora mszy za ojczyznę, które raz w miesiącu skupiały patriotycznie nastawionych Polaków z całego kraju. Pogrzeb zamordowanego kapłana zgromadził nieprzebrane tłumy. Kim był dla ludzi ksiądz Popiełuszko? Dlaczego na jego pogrzebie znalazła się opozycja i tłumy zwykłych ludzi? Jaki symbol odnaleziono w postaci Jerzego Popiełuszki? Kazania moje nie są skierowane przeciwko nikomu. Są skierowane przeciwko kłamstwie, przeciwko niesprawiedliwości, przeciwko poniewieraniu ludzkiej godności, przeciwko pewnym działaniom sprzecznym z godnością człowieka, z wolnością człowieka. Natomiast nigdy nie atakuję nikogo wprost, bo uważam, że w każdym człowieku jest odrobina dobra, ale czasami człowiek się zaprzedaje bardzo mocno systemowi zła. I raczej walczy z systemem zła, a nie z człowiekiem. Na mszy świętej za ojczyznę modlimy się również za tych, którzy sprzedali się na służbę kłamstwu, niesprawiedliwości, przemocy. 4 funkcjonariuszy SB – Piotrowski, Pietruszka, Pękala, Chmielewski – sprawców porwania i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki została aresztowana i osądzona przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu.
otrzymali wyroki od 10 do 25 lat więzienia, później znacznie złagodzone. Przebieg procesu nie ujawnił jednak mechanizmów morderstwa politycznego. Nie potrafił przekonać scementowanej opinii publicznej o tym, że pomysł tego zabójstwa powstał jedynie w głowach czterech funkcjonariuszy SB. Wielu zapamiętało księdza Popiełuszkę jako niepozornego, nieśmiałego kapłana, do którego jakoby na przekór jego wątłości garnęli się ludzie. Słabe zdrowie utrudniało mu bezpośrednio po opuszczeniu seminarium sprawowanie funkcji kapłańskiej. Zaowocowało jednak ogromną siłą ducha i odwagą. Nieraz go ostrzegałem również, że jego działalność jest bardzo trudna i grozi mu nawet najgorsze. Odpowiadał mi wtedy i przed 19 października powiedział to w kurii niejako oficjalnie, tu gdzie jesteśmy teraz, że jest gotów i że przyjmuje moje ostrzeżenia, ale nie może się wycofać z pracy. Miał przecież propozycję wyjazdu za granicę. Początkowo jak gdyby się ku temu skłaniał, ale później odżegnał się od tego projektu, twierdząc, że jego miejsce jest w Warszawie. Mówiłem mu kilkakrotnie, że naraża się na najgorsze rzeczy. Odpowiadał, jestem gotów, takie jest moje powołanie. I tak mówiłem księże Jerzy, takie to radykalne, ostre, daleko idące. Czy tak trzeba wszystko naraz? I odpowiedział mi wtedy, może pan ma rację, ale ja się muszę spieszyć. Co to jest prawda? Dla chrześcijanina odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Dał ją sam Chrystus, kiedy powiedział o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Cześć Boże! Kiedy w styczniu roku 1984 zjawiłem się u Ojca Świętego na Watykanie, pierwsze pytania Ojca Świętego dotyczyły księdza Jerzego Popiełuszki i jego działalność. Ponieważ byłem dobrze zorientowany, starałem się naświetlić w odpowiedni sposób tę działalność i podkreślałem jego zasługi wobec Solidarności i wobec duszpasterstwa naszej braci robotniczej w Hucie Warszawa szczególnie. Ojciec Święty był tym bardzo zainteresowany, polecił mi przekazać dla księdza Jerzego specjalne swoje błogosławieństwo. Wówczas dostałem dla księdza Popiełuszki papieski różaniec. Pamiętam, był to różaniec czarny w czerwonym etui. I ten różaniec przywiozłem do Warszawy wraz z błogosławieństwem papieskim. Błogosławieństwo nie było na piśmie, ale było ustnie przekazane. Ksiądz Jerzy bywał u mnie często, był tutaj w kurii również. Ponieważ różańca nie miałem przy sobie, poprosiłem go, żeby przyszedł do mnie na obiad. Pojechaliśmy na obiad i ten różaniec papieski mu wręczyłem na kamionku, gdzie jestem proboszczem, w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej. Ksiądz Jerzy był szczęśliwy i zadowolony. Miałem wrażenie, że razem z tym różańcem papieskim coś w jego życiu się odmieniło na lepsze. I on to tak również odczuwał. Była to jakaś realność. Było to rzeczywiście błogosławieństwo papieża i tej, do której papież się zawsze zwraca, Matki Bożej Zwycięskiej, Matki Bożej, Matki Kościoła.
Po przemówieniu Ojca Świętego w katedrze, after the homily, after the speech delivered by the Pope in the cathedral during the first day of his visit, przybiegli do mnie robotnicy. In Warsaw, workers came to me. Już na ulicy rzucili mi się na szyję. And they hugged me in the street. I ze łzami w oczach. And with tears in their eyes, they told me, proszę księdza, Ojciec Święty, Father, the Holy Father, potwierdził to wszystko, co ksiądz robił do tej pory. Confirmed everything that you're doing. Zresztą ja, moje humilie opierają się głównie na nauce Ojca Świętego i zmarłego primasa. Ojciec Święty poprzez tą pielgrzymkę the Holy Father, through his pilgrimage w Polsce to Poland, powiedział to wszystko, co during my tutaj this pilgrimage, mówimy. Told us everything that we are repeating. Upominał się o prawdę. He spoke the need of truth for już truth. Już na o uwięzionych upomniał się zaraz na lotnisku. He also spoke about the imprisoned immediately after mówił his landing at the pracy, airport. He mentioned the imprisoned. A to he są spoke tematy, of the dignity ja of work. Poruszam. And these are the themes that I concentrate on as well. Ja niestety nie miałem możliwości spotkania się z Ojcem Świętym. I did not have the opportunity to meet the Holy Father directly. Ponieważ because mogło to nastąpić w kurii. This could happen ale, in the Curia. Nie otrzymałem przepustki. But I did not receive a pass. Ponieważ byłem jedynym księdzem, którego przepustkę only, do kurii na czas wizyty Ojca Świętego zabrało do kieszeni UB. I was the only priest whose pass to the Curia was taken by the security service during the Pope's twierdząc, visit. Twierdząc, że osoba moja jest niebezpieczna dla Ojca Świętego. I'm dangerous and I could threaten the Holy Father. Dlaczego Służba Bezpieczeństwa uznała księdza Popiełuszkę za niebezpiecznego przeciwnika? Próbowano dyskredytować go w oczach społeczeństwa, a także hierarchii kościelnej. Usiłowano usunąć z parafii. Mógł wyjechać na studia do Rzymu, ale nie zdecydował się. Czuł się potrzebny tutaj, ludziom, swemu powołaniu. Na Miodową do rezydencji prymasa przyjechało 5 mężczyzn, oświadczyli, że są z huty Warszawa, powiedzieli, że huta od czwartku strajkuje, a od niedzieli cała załoga ma wziąć udział w strajku. Ponieważ jest niedziela, oni są katolikami, poprosili o księdza, który by odprawił im mszę świętą. Zaczekali w holu, przedstawiłem ich prośbę księdzu prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który po chwili zastanowienia powiedział, to jedź i odpraw. Ale za chwilę mówił, że może lepiej znaleźć księdza. Nie mógł to być jakikolwiek ksiądz, ponieważ chodziło o spotkanie jego osobiście z kilkunastoma tysiącami pracowników huty. Kategoria psychologiczna tutaj była ważna. Myśl moja skierowała się na księdza Jerzego Popiełuszka, który był rezydentem przy kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu, a wiedziałem wcześniej już, że interesował się z problematyką społeczną. Pojechaliśmy z tymi panami do kościoła świętego Stanisława Kostki i w zakrystii, właśnie tutaj, w tym miejscu, spotkałem księdza Popiełuszkę, który wyraził natychmiast zgodę pojechania do huty i odprawienia mszy świętej. Był to pierwszy, który chciał nas rozumieć w tym czasie, ksiądz akurat, i znalazł się tak bardzo serdecznie, blisko, ciepło przy nas i to miało dla nas bardzo ogromne znaczenie. Zaczęliśmy z nim strajk i właściwie nie sam moment pobytu na strajku, czy też odprawiania mszy świętej w jego końcówce, ale to, co wydarzyło się później w zasadzie, ma dla mnie osobiście, sądzę, że dla nas największe znaczenie. To ciepło, z jakim nas przyjmował bezpośrednio u siebie w domu, te spotkania, to rozwiązywanie naszych problemów, próba omówienia ich, jakaś taka głębsza, ta jego chęć zainteresowania się tymi problemami ludzkimi.
No i oczywiście to wszystko, co miało miejsce w wystąpieniach już w stanie wojennym, to już generalnie przybliżało postać księdza Jerzego i traktował nas jako ludzi, jako grupę ludzi właściwie, których objął opieką, a myśmy traktowali go jako adwokata naszych spraw. Myśmy w tym czasie nie mogli tak oficjalnie mówić o tych naszych wszystkich problemach i bolączkach, więc był jednoznacznie naszym przedstawicielem. I to powoduje, że ludzie, którzy mogą powierzyć mu swoje największe problemy, swój ból, swój żal, swoją słabość, nigdy się nie zawiedli, zawsze występował w ich interesie, w obronie tych ludzi. No, był dobrym spowiednikiem, podejrzewam, wszystkich spraw, tych codziennych. I to też ma ogromne znaczenie. Spowiednikiem w tym znaczeniu, że odbierał, nie odrzucał, przyjmował je wszystkie do siebie i z tym całym bagażem starał się jakoś tak podążać, żeby w miarę możliwości jak najwięcej z tych naszych problemów rozwiązać. A przede wszystkim on w nich wszystkich osobiście uczestniczył. Identyfikował się z nimi i chyba to było przez ludzi najbardziej ciepło odbierane, postrzegane. Stąd ta bezpośrednia bliskość. Właśnie, trzeba by sobie odpowiedzieć na to, czego szukaliśmy w kościele świętego Stanisława w tych dniach. Dlaczego tam przychodziliśmy, czy to chodziło o to tylko, żeby zamanifestować, że jesteśmy w tej sprawie, czy chodziło też o pewną nadzieję. Artysta nie może pracować, myślę, w próżni. Artysta musi wierzyć, że z jego pracy coś będzie. Musi, potrzebuje optymizmu. Jaki może być optymizm w ciężkich, trudnych i beznadziejnych, jaki mógł być? Optymizm w ciężkich, trudnych i beznadziejnych czasach stanu wojennego. No chyba tylko jedno, że można było zobaczyć, że tak wielu Polaków sprzeciwia się temu, co jest. Że msza święta za ojczyznę była manifestacją dla przyszłości. Była manifestacją, która podtrzymywała nas w naszych małych działaniach, w filmie, w wystawach, które robili koledzy malarze, w małych manifestacjach teatralnych. Utwierdzała nas, że to małe, co robimy, może się kiedyś zamienić w wielki ruch społeczny, który odzyska to wszystko, co Solidarność straciła z 13 grudnia, podczas kiedy został wprowadzony stan wojenny. Do tych wszystkich, którzy szczególnie w ostatnim czasie grożą mi w swoich listach, cytuję, kulą w łeb, podarżnięciem gardła czy powieszeniem na krzyżu, aby, skoro są zdolni do takich gruźb, mieli również odwagę podpisać się pod swoimi listami, a nie tchórzliwie ukrywać się pod anonimami czy podawać zmyślone adresy. Trzech ekstremistów. Ksiądz Jerzy, kiedy przybył do mnie 13 października, przed mszą świętą powiedział, że miał już trudności w drodze do Gdańska, co potwierdził po powrocie z Gdańska do Warszawy, gdzie powiedział mi, że obrzucano go kamieniami, zajeżdżano drogę samochodem, polewano benzyną z małego kanistra przez okno, ale miał natomiast przytomnego kierowca, jakim był pan Chrostowski. Przypominam sobie twarz stojących funkcjonariuszy między Piotrowskiego na wieczornej mszy świętej, jak obserwował, jak ksiądz Jerzy przekazywał zdjęcia, obrazki swoim autografem tu na podwórku. Ale nie zwracałem na to uwagi, że to może być funkcjonariusz, co później dopiero się okazało w samym procesie toruńskim. Ksiądz Jerzy miał coś w sobie, że on widział niebawem jakiś koniec, jakąś tragedię. Mawiał o tym bardzo często. Ale ja go uspokajałem, że to może chwilowo, że to wszystko przejdzie. Thank you.
nigdy nie miałem jakiegoś sprzeciwu ze strony episkopatu. Never opposed my activity. Raczej troskę. Troskę o to, bym się, bym był ostrożny, bym sam nie wychodził wieczorem. Not to take walks in the evening alone. Ponieważ były dowody, dowody na to, że mogą mi uczynić jakąś krzywdę osobistą. Could harm me physically. Takimi przykładami jest chociażby wrzucenie cegły z materiałem wybuchowym do mieszkania o drugiej w nocy, czy ciągła inwigilacja, jeżdżenie u tajnej policji samochodem, czy malowanie samochodu, czy dwukrotne włamanie, pozoracja włamania. To wszystko daje powody do myślenia, że te niebezpieczeństwa istnieją. Bądźmy szczerzy, zawsze od początku czasów powojennych, kiedy ideologia marksistowska zaczęła być lansowana i stała się urzędową w naszej ojczyźnie, ten konflikt między zaczął istnieć i on będzie istniał. Dwukrotnie zwracaliśmy się do władz kościelnych o objęcie opieką i ochroną księdza Jerzego. Chyba eskalacje narastać zaczęły w 1983 roku, kiedy to już zaczęto bezpośrednio atakować samochód, śledzić z większym takim natężeniem wszystkie wyjazdy i ruchy księdza. Wrzucono ładunek wybuchowy do jego domu. Pomalowano samochód, uszkodzono samochód dwukrotnie. Zdarzały się wypadki najazdu bezpośredniego do zderzenia czołowego. No, to wszystko jakoś tak bardzo, bardzo narastało. Coraz więcej tych elementów było odczuwanych bezpośrednio. Stąd też się wzięły te nasze pierwsze dyżury w domu u księdza Jerzego. Ale myśmy obserwowali, że to ma tendencje narastające i że to może być bardzo groźne. Oczywiście wtedy w świadomości nawet nas samych, no, ja osobiście nie dopuszczałem do siebie myśli takiej, że mogą się posunąć aż do tego, żeby użyć siły przemocy, no i w końcu zamordować księdza Jerzego. Ja tego osobiście nie brałem tak blisko i nie zastanawiałem się nad tym. Wiedzieliśmy, że mogą być wypadki różne, że może dojść do pobicia, powiedzmy, czy do jakiegoś zatrzymania, wymuszania. No to gamę, prawda, całą paletę stosowanych wtedy jakichś takich zachowań, to możemy sobie odtworzyć i ją znamy wszyscy praktycznie w Polsce. Natomiast osobiście, no, nie spodziewałem się, że może dojść do tak dużej tragedii. Dziecinnej ufności. Mało spotyka dzisiaj takich ludzi, którzy z pasją biorą się do rzeczy, którzy dziecinnie wierzą w to, co robią. No i dlatego zapłacił za swoją dziecinne oddanie, za swoje czyste oddanie. Nie punktowanie, jak wielu punktuje i wtedy, i dzisiaj. Zapłacił cenę najwyższą. Rozumiejąc tragedię, to jednak wiemy, że trzeba zapłaty szukać wyżej, głębiej. Że takie oddanie w tym momencie ząb za ząb mogło być tragiczne, że to byłoby małe oddanie. Za małe oddanie jak na cenę, jaką był ksiądz Jerzy. I to wszystko mówi jednak, że są momenty, w którym Polacy są i wielcy, i bardzo mądrzy. Choć nieczęsto się nam to zdarzało. To może jakby paradoks, że śmierć jednego człowieka może budzić nadzieję. Ale każdy, kto pamięta to ogromne zgromadzenie przed kościołem żoliborskim, ogromne zgromadzenie ludzi, każdy, kto pamięta słowa Lecha Wałęsy płynące z peronu kościoła, ten wiedział, że jakby tam była Polska obudzona do wolności. Można powiedzieć, że Solidarność już dokonała zasadniczego takiego cięcia w historii Polski. Ta Solidarność 80-81 roku.
I można też powiedzieć, że siła oporu po wprowadzeniu stanu wojennego, nieskuteczność stanu wojennego, że to także już były takie wydarzenia, które określiły wszystko, co było potem. Ale jednak, przypomnijmy sobie ten rok, jakżeż wiele było zniechęcenia, może i rozpaczy, i równie wiele nienawiści. Ale nie jest tak, że nienawiść rodzi siłę. To była taka nienawiść z bezsilnością połączona. Sądziliśmy rzeczywiście przecież, że wiosna będzie nasza, a nie była. I za jedną nadchodziła druga i znowu nie była. A to był taki moment, w którym, jak sądzę, determinacja polskiego społeczeństwa i poczucie jego jedności uformowało się w sposób ostateczny. Myślę, że to był próg, na którym definitywnie załamał się stan wojenny. Że to zdecydowanie władzy komunistycznej, żeby iść do końca i żeby właściwie doprowadzić do całkowicie jasnej sytuacji, czyli do rozwiązania siłą wszystkich problemów, tu właśnie na tym fakcie się załamało. Całe społeczeństwo nagle zdało sobie sprawę, że pewna część działaczy komunistycznych i aparat komunistyczny, zwłaszcza policyjny, jest zdecydowany prowadzić walkę na śmierć i życie. I myślę, że ujawnienie się tego faktu, że te władze komunistyczne są zdolne do czegoś takiego, obudziło również u tej bardziej rozsądnej części, która potem prowadziła negocjacje przy okrągłym stole, właściwie świadomość, że jeżeli nie znajdą jakiegoś wyjścia dla siebie, nie przeciwstawią się temu, to nie wyjdą już nigdy i będą musiały iść właśnie w stronę przemocy i w stronę tylko jednego rozwiązania, które oczywiście mogło zakończyć się tylko jakąś czymś obrazem podobnym do tego, co stało się w Rumunii. Myślę, że okrągły stół nie mógłby być możliwy bez tej ofiary, którą ksiądz Jerzy złożył na ołtarzu nie tylko Kościoła, nie tylko swoich przekonań, ale i na ołtarzu ojczyzny. Ksiądz Popiełuszko był duszą tej sprawy. On dobierał teksty homilii, opierając je o podstawowe prawdy Ewangelii, o hasło, które stało się jego dewizą: zło dobrem zwyciężaj. Na nim skupiła się miłość wielu ludzi, a on potrafił skupić ich wokół siebie. Był dla nich żywym świadectwem wolności i odwagi, nie tylko w tym, co głosił, ale także w tym, jak postępował. Może dlatego ci, którzy tworzyli system totalitarny, musieli go znienawidzić. W krótkim czasie po moim zwolnieniu z internowania otrzymałem telefon od niego, zadzwonił do mnie, zapraszając mnie na msę w kościele świętego Stanisława Kostki i wtedy go osobiście poznałem. Później, do czasu jego tragicznej śmierci, kilka razy się z nim zetknąłem przy okazji jakichś spotkań. No, robił na mnie wrażenie człowieka bardzo takiego wewnętrznie skupionego, bardzo zdecydowanego, a równocześnie no, powtarzającego zawsze przy okazji, przy całym bardzo zdecydowaniu i nawet powiedziałbym dużym radykalizmie, powtarzającego jednak uparcie tą myśl o pokojowych metodach i pokojowych drogach postępowania. Tak go zapamiętałem, prawda? No a potem to już byłem wtedy tam na plebanii w czasie, kiedyśmy czekali, prawda, najpierw na wiadomość, że okaże się, że jeszcze on żyje, a potem już kiedy straciliśmy tę nadzieję na odnalezienie jego zwłok.
No był on jednym z tych ludzi, którzy stali się symbolami, wielkimi symbolami na tej drodze z działalnością w tym sensie, w jakim mówiłem, w jakim konsekwentnie głosił te wartości, wyznawał je odważnie i o nie się upominał. A potem z faktem, że ta tragiczna śmierć uczyniła go symbolem ludzi walczących o te wartości, walczących o niepodległość. W niedalekim zamku car kiedyś krzyczał: porzućcie, Polacy, nadzieję, zamknijcie usta. Nie zamknęli. Drogo za to zapłacili, ale nie zamknęli ust swoich. I dlatego dzisiaj jesteśmy im wdzięczni, bo to oni przekazali nam ducha narodowego. Jesteśmy spadkobiercami tych, którzy ust swoich nie zamknęli, gdy chodziło o ważne sprawy narodu. Dlatego i my zamykać ust nie możemy, gdy idzie o wychowanie młodego pokolenia. Pokolenia, które w niedalekiej przyszłości na swoich barkach poniesie losy domu ojczystego. Wiele czasu żeśmy poświęcili na to, żeby próbować na podstawie zeznań, bo byliśmy częściowo także świadkami zeznań oskarżonych, odtworzyć ostatnią drogę księdza Jerzego. Tą już może nie od Bydgoszczy, ale od Górska. I powiem szczerze, że nagrane materiały na wideo, czy też same zeznania świadków, no w mojej osobiście opinii w wielu miejscach się nie zgadzają i pozwalają mieć wiele wątpliwości. Przejeżdżałem wielokrotnie tą trasę różnymi samochodami, z różną prędkością, sprawdzając czasy, sprawdzając międzyczasy między tymi odcinkami. Próbowaliśmy lokalizować te miejsca, przybliżać. Jakiś taki obraz zewnętrzny bardzo mamy, czyli generalnie mogłoby się to zgadzać, ale zastanawia mnie na przykład jedno, że w zeznaniach wszystkich oskarżonych i w pytaniach, jakie zadawał w tym czasie sąd, te miejsca nie były precyzyjnie określone. Na przykład mówi się, że w okolicach miejscowości Studzieniec wybrano miejsce na atak, ten, który miał nastąpić. Mówi się, że w okolicach miejscowości Mieszaki miało nastąpić to czy tamto, prawda? Że przygotowali sobie te patyki, czy wzięli. Myśmy tego wszystkiego musieli szukać, sprawdzać odcinki kilometrowe, sprawdzać czas, jeszcze raz czytać wszystkie zeznania, no wyciągać wnioski, czy mogli dojechać, jadąc szybko, wolniej, prawda, do tego miejsca. Czy to było możliwe, żeby przy tej, o tej godzinie, gdzie jest ciemno, znaleźli to miejsce, żeby wjechał samochodem, jadąc szybkością 50 czy 60 kilometrów nawet, żeby wypatrzył tą drogę betonową, utwardzoną. To wszystko naprawdę sprawiło nam wiele kłopotów. Stąd też rodzą się te moje jakieś takie pewne wątpliwości. Mówię, dla mnie osobiście ślad urywa się w miejscu, w miejscowości Górsk. W procesie toruńskim, kiedy zapytano, co robiła druga grupa milicyjna w Gdańsku, odpowiedź była w ten czas prokuratora, że to nie należy do tego procesu i oddalono w ten czas tą sprawę. Ale jest potwierdzeniem, że jednak druga grupa była. To znaczy, że tego samego dnia były również skierowane już kroki stanowcze, żeby równocześnie tego samego dnia zlikwidować i księdza Jerzego, jak również mnie osobiście. Te materiały na pewno są, jestem przekonany, że są. Pomimo, że stwierdzono, że dokumenty czwartego wydziału zostały spalone. Myślę, że przyjdzie czas, że ujawnimy te wszystkie sprawy. Nadal mechanizmy, polityczne mechanizmy morderstwa nie zostały ujawnione. I wiemy wszyscy, mamy świadomość tego, że sięgały one dalej niż te, które na procesie zostały ukazane. Natomiast pewien psychologiczny proces został w trakcie procesu, właśnie w trakcie przewodu sądowego został ukazany. Jest to i psychologiczny manifest faszyzmu, takiej buty aparatu, który ma wszystko, który jest właścicielem i monopolistą. I jeżeli zatem mówię, że
to było w logice i systemu i tego formującego się takiego ruchu buty, którą kojarzę z postawami faszystowskimi, to mam jednocześnie świadomość, że reakcja władz komunistycznych na ten fakt morderstwa jest poza tą logiką. The hope that people don't lose hope. Wtedy jest bardzo łatwo człowiekiem poniewierać. Because when one loses hope, it's very easy to throw one on one's knees. Muszą widzieć, że ich trud ma sens. People must realize that their toil, their difficulties have some sense. Znowu, no ja przebywam ciągle wśród robotników. I'm with the workers all the time. I jeden z robotników, and który ma czworo dzieci, one of the workers, a person mówi mi, who has four children, księdza, ja mogę iść do więzienia, Father, I can be imprisoned, ponieważ ja wiem, że moje więzienie, I know that my prison sentence, chociaż w jakiejś odrobince przyczyni się do tego, że moje dzieci nie będą musiały w więzieniu przebywać. Contribute to the fact that my children wouldn't have to be in prison in the future. I natomiast władzy zależy na tym, by ludzie nadzieję utracili. Jest taka rzeczywistość, z tym się trzeba pogodzić. Moje miejsce w więzieniu również ma sens. Stajemy przed trumną zamordowanego kapłana Jerzego Popiełuszki. Jego śmierć odbiła się szerokim echem w całym świecie. Poruszyła sumienia w wielu narodach. Wiele rozgłośni radiowych na całym świecie w nawiązaniu do gwałtu zadanego życiu księdza Popiełuszki wyraziło jednoznacznie potępiający stosunek do wszelkich aktów gwałtu, przemocy i terroryzmu i określiło potrzebę humanistycznych postaw wśród społeczeństw. Stojąc przed trumną kapłana ofiary zamachu, pragniemy nasz ból żałobny odnieść do Boga i całą naszą postawę wyrazić w modlitwie. Trudno w słowach oddać uczucie bólu i krzywdy, z jakim żegnamy dziś księdza Jerzego. Zachowamy na zawsze pamięć o księdzu Jerzym, o jego nauczaniu, o jego służbie. Żegnamy Cię w skupieniu, z godnością i z nadzieją na sprawiedliwy pokój społeczny w ojczyźnie naszej. Spoczywaj w pokoju. Solidarność żyje, bo Ty oddałeś za nią swoje życie.
1987 roku, podczas pielgrzymki do Polski, do grobu księdza Jerzego przybył Jan Paweł II, do którego homilii młody ksiądz tak często nawiązywał. Do grobu księdza Popiełuszki, a także na miejsce jego kaźni przybywają każdego roku tysiące Polaków. Może dlatego, że ludzie uznali księdza Jerzego za swego bohatera, a jego śmierć za ofiarę na drodze do wyzwalania się z komunizmu.